W 2003 roku ówczesny prezydent Suwałk spotkał się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Chciał, by pomysł wrócił na ministerialne biurka. Popierał go poseł z Suwałk reprezentujący SLD. Pracę wznowiono. Niestety dość nieudolnie, bo bez skutku. Pisano kolejne pisma, petycje, opracowywano koncepcje. Kolejno włączali się w walkę o obwodnicę kolejni posłowie. Bez skutku. Były publiczne debaty, kolejne propozycje, nowe warianty. W 2006 roku ponad 5000 Suwalczan podpisało apel o budowę obwodnicy. Trafił on na biurko ówczesnego premiera. I co? I nic, poza nowym zleceniem na opracowanie nowego wariantu. Potem zaś były już wariacje na temat wariantu. Kolejne petycje, kolejne stanowiska Rady Miejskiej. I żeby dalej nie zanudzać, światełko w tunelu, jeśli się zapalało, to zaraz gasło. I tak do dzisiaj. Tymczasem ruch rośnie. Rocznie przez Suwałki i Suwalszczyznę przejeżdża 3 miliony tirów i autobusów. Aut osobowych chyba już nikt nie liczy. Ofiar, osób rannych i zabitych w zdarzeniach komunikacyjnych przybywa. Statystyki są dramatyczne. Na 6 listopada zaplanowano marsz, blokadę trasy numer 8. Czy uważamy go za słuszne? Czy pójdziemy? Ten hałas każdemu przeszkadza. Na pewno, że za dużo jest, bo strach nawet przez ulicę przejść. Ja wiem, ja tu rzadko bywam, na tej ulicy, a tu mieszkałem kiedyś w tym bloku. I ja wiem, nie przeszkadza, tylko tu hałas jest, no te tiry przeszkadzają. Niebezpiecznie. No i niebezpiecznie, właśnie, chyba najgorsza ulica, bo sąsiadkę ostatnio tutaj stuknęło. Tak, tutaj na tym skrzyżowaniu. Rowerem szła i tir stuknął. No to trochę przeszkadza, bo dużo jeździ osób. Jak wszystkim, przeszkadza, normalne, nie? Za dużo, oczywiście. I czy ktoś tu nie mieszka, tutaj ktoś w ogóle. Bardzo mi przeszkadza, bo mieszkam właśnie tutaj przy samej ulicy i okropieństwo. W nocy też pewnie. Bardzo. Zdecydowanie tak. Możliwe jest. Możliwe. Co dzień przyjeżdżam tutaj i co dzień stoję. Na skrzyżowaniach dość długo stoję. Duże. No ruch nie, na Suwałki to trochę za duży, to te samochody, które ciężarowe szczególnie, no to gdy się je wyeliminuje, to będzie spokój, to będzie już będzie jako tako. 6 listopada będzie marsz w sprawie właśnie budowy obwodnicy, jeden będzie szedł ze strony Wojska Polskiego, drugi ze strony Kauflandu. Mhm. Czy będzie pani brała w nim udział, jeżeli tak? Jak nie będę w pracy, to z chęcią skorzystam. Myślę, że wezmę udział. A dlaczego? Bezpiecznie będzie, jak obwodnicę zrobię. No nie wiem, czy mi starczy czasu na to, no bo trochę jestem zajęty. Bardzo dobry. Był niedawno wypadek. Stał się na przejściu przecież i to trzeba anulować, żeby zaprzestać, żeby nie był ruch taki duży. No, powstrzymać. No coś trzeba robić, nie, żeby coś wyszło. A czy coś pomoże, niech miasto coś robi. Na pewno tak. Na pewno wezmę udział. Będę z Suwalczaniami, będę równo szedł i manifestował, żeby to zginęło. Ale pan mówił, że to jest dobry pomysł, trzeba działać, tak? To nic nie pomoże, ale ale manifestacja da troszeczkę może do myślenia innym, ale to w zasadzie moim zdaniem to nie przyspieszy niczego. Z takiego entuzjazmu obwodnicy raczej nie będzie. Ratusz i garstka osób ze Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk nie zdziała bez mieszkańców niczego. Zatem może przemówmy językiem minionej epoki. Pomożecie? Na dzień 30 września bieżącego roku w naszym mieście jest zarejestrowanych blisko 7 tysięcy podmiotów gospodarczych. Aż 97% należy do sektora prywatnego. To w nim przede wszystkim zmienia się struktura działalności gospodarczej w Suwałkach. Odchodzimy od drobnych przedsięwzięć typu handlowego w kierunku różnego rodzaju usług. Największe spadki zanotowaliśmy w handlu hurtowym, gdzie ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem hurtowym spadła o 47 jednostek oraz w transporcie i gospodarce magazynowej. W ciągu ostatniego roku w Suwałkach rozwija się działalność usługowa. Powstaje coraz więcej miejsc, gdzie możemy zadbać o zdrowie. Prężnie rozwija się także działalność naukowa i edukacyjna.
Świadczy to o potrzebach Suwalczan. Coraz chętniej sięgamy po porady specjalistów i stawiamy na własny rozwój. Największy wzrost był w tak zwanej pozostałej działalności usługowej, czyli przybywa w Suwałkach różnego rodzaju punktów usługowych i tam mamy wzrost tych zarejestrowanych, ilości zarejestrowanych jednostek o 25. Kolejne to jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna, wzrost o 20 jednostek, z tym, że głównie w zakresie opieki zdrowotnej. No i profesjonalna działalność naukowa i techniczna, czyli różnego rodzaju wolne zawody, gdzie mamy wzrost o również 20 jednostek. O 11 jednostek przyrosła ilość podmiotów zajmujących się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, no i o 10 jednostek z szeroko rozumianej edukacji. Przechodząc ulicami naszego miasta możemy zaobserwować coraz więcej pustych witryn sklepowych. Wiele sklepów nie miało szans w konkurowaniu z centrami handlowymi. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że społeczeństwo coraz chętniej korzysta z tak zwanych dyskontów, gdzie zakupy można zrobić taniej i szybciej, mając wszystko w jednym budynku. Może dlatego lokalni przedsiębiorcy uciekają w działalność usługową. Miejmy nadzieję, że tej rynkowi giganci nie zniszczą. Od lipca ubiegłego roku do nabycia jest, wydaje się, atrakcyjnie położona półhektarowa nieruchomość u zbiegu ulic Jana Pawła II i Podchorskiego. Znajduje się na niej ujęty w ewidencji zabytków obiekt pokoszarowej pralni oraz budynki garażowo-gospodarcze. Cała nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków. Przeznaczona jest na cele usługowo-handlowe z powierzchnią sprzedażową do 600 m2. Dopuszczone są na niej funkcje mieszkalne. Nie zgłosił się żaden chętny inwestor na ogłoszone przez olsztyński oddział Agencji Mienia Wojskowego przetargi w lipcu, październiku, grudniu, a także wyznaczony na ostatni piątek. Cena wywoławcza nieruchomości spadła w tym czasie o 700 tysięcy złotych, z 2 miliona 100 tysięcy do 1 400 tysięcy złotych. Niewykluczone, że potencjalni nabywcy czekają na kolejne jej obniżenie. Jak poinformowała nas rzecznik agencji Małgorzata Golińska, do następnego przetargu dojdzie najprawdopodobniej w drugiej połowie bieżącego roku. Agencja Mienia Wojskowego przymierza się też do sprzedaży kolejnej nieruchomości w Suwałkach. Chodzi o niezabudowaną, zajmującą 7000 m2 działkę między ulicami Pułaskiego a Nowomiejską. Termin przetargu ani cena wywoławcza nie zostały jeszcze ustalone. Od dłuższego czasu trwa w naszym kraju dyskusja polityków, nauczycieli, rodziców o potrzebie nauki przedszkolnej lub szkolnej 5- i 6-latków. Niezależnie od tych dyskusji, do zerówki dziecko jest obowiązek posłać, czyli albo 5-latka do przedszkola, albo 5-latka do zerówki szkolnej. Tak samo 6-latka, albo do zerówki, albo do oddziału przedszkolnego, oddziału 6-latków. Miasto jest przygotowane do przyjęcia młodych ludzi. W szkołach podstawowych będziemy mieli 20 oddziałów tak zwanych zerówkowych, zarówno dla 5-latków, jak i 6-latków. Natomiast będzie to około 560 miejsc. Natomiast spodziewamy się, że w pierwszych klasach w tym roku będzie uczyło się ponad 870 młodych, nowych uczniów w 29 oddziałach. Szkoły już przygotowały się do przyjęcia małych uczniów. To były specjalne przygotowania. Jesteśmy przygotowani. Serdecznie zapraszamy wszystkie 5- i 6-latki do zerówek, które się u nas będą mieściły w naszej szkole. Jesteśmy w jednej z dwóch sal przygotowanych dla naszych najmłodszych pociech. Zajęcia w systemie 5-godzinnym odbywają się w dwóch zmianach. Dzieci mają, jak widać, komplet zabawek, komplet pomocy, mają bardzo przystosowane do ich wieku sale z krzesełkami, ze stolikami, z wyposażeniem pełnym, z łazienką. Wszystko jest przygotowane i przystosowane do naszych 5- i 6-latków. Szkoły myślą perspektywicznie. Dzisiejszy zerówkowicz, 5- czy 6-latek, to potencjalny pierwszak w tej szkole.
W naszej szkole, jak widać, zerówkowicze mają swoje sale, mają możliwość skorzystania z pysznego obiadu na naszej stołówce. No i myślę, że wszystkie dzieci, które się u nas uczą w tej chwili w zerówce, dobrze się tutaj czują. A za rok, czy za dwa lata, rodzice 5- czy 6-latków, jak zdecydują, że puszczą dziecko do pierwszej klasy, to drzwi naszych pierwszych klas stoją dla nich otworem. Jak zapewniają dyrektorzy szkół i ratusz, miejsc dla wszystkich kandydatów 5-6-latków w szkołach i przedszkolach na pewno wystarczy. Do zdarzenia doszło niemal w samo południe w centrum miasta. Tuż przed skrzyżowaniem kierująca Fiatem Panda kobieta zajechała drogę dużemu samochodowi ciężarowemu. Uderzenie i siła inercji spowodowały, że Panda przewróciła się na słup sygnalizacji świetlnej i dachowała na samym przejściu dla pieszych, na którym na szczęście nie było nikogo. Oto relacja naocznego świadka zdarzenia. Wina Fiata Pandy. Kobieta wjechała pod koła dla tira, zmieniała pas. Zielone światło mieli, za późno kierunkowskaz włączyła i nie zdążył wyhamować. Uderzył, dobrze, że nikogo na przejściu nie było, że słup zatrzymał, śmietniczka zatrzymała. Bo tak, to by był pod kiosk, by były ludzie, żeby stali na przejściu. Ja stałem po drugiej stronie na przejściu i widziałem, jak ja wjechała dla człowieka pod koła. No trudno. Pomagałem wybierać, wyjść tej kobiecie. Młoda kobieta? Nie, starsza kobieta. Starsza kobieta i w miarę wyszła dobrze z samochodu. Jeszcze twierdziła, że niepotrzebne jej pogotowie. Była w takim szoku, no bo w pasie była zapięta. W pasach była zapięta? Odpinaliśmy z pasa, no i na tym się skończyło. Wezwaliśmy pogotowie, to kobieta zadzwoniła, tam drugi pan przytrzymał ją, żeby tam chcieliśmy posadzić. Mówiła, że nie chce siadać, że dobrze się czuje w miarę. O wielkim szczęściu może mówić kierująca Pandą. Bez większych obrażeń po wstępnych badaniach w szpitalu zwolniona została do domu. Obaj parlamentarzyści objeżdżali w niedzielę największe miasta podlaskiego. Solidarna Polska wchodzi do naszego województwa z pewnym opóźnieniem, ale traktuje je strategicznie, bo tu prawica cieszy się dużym poparciem. Solidarna Polska chce być alternatywą zarówno wobec Platformy, jak i PiS-u. Mamy dosyć klęsk polskiej prawicy. Uważamy, że Platforma rządzi na tyle fatalnie, że już dawno powinna przegrać wybory. To, że do tej pory jeszcze nie przegrywała, było w naszym przekonaniu konsekwencją pewnych błędów, pewnych niedobrych rutyn z naszej poprzedniej partii Prawa i Sprawiedliwości, wobec której zachowujemy życzliwy dystans, ale i wobec której mamy komunikat pozytywny. To znaczy myślę, że dzięki Solidarnej Polsce i Prawo i Sprawiedliwość może myśleć o rozsądnej perspektywie powrotu polskiej prawicy do władzy. Widać było gołym okiem, że 6 kolejnych wyborów odbytych w warunkach monopolu PiS-u na prawicowość, na opozycyjność nie przyniosło właściwego rezultatu. Wszystkie tych 6 wyborów zostało przegranych. Potrzebny jest pewien rodzaj odblokowania prawicy. Solidarna Polska chce być tą wartością dodaną, która poszerzy bazę i zdolność koalicyjną polskiej prawicy. Według Jacka Kurskiego 60% Polaków wyznaje konserwatywny świat wartości, a niecałe 30% głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Solidarna Polska nie chce rywalizować z PiS-em, ale przyciągnąć tych, którzy na PiS nie głosują. Tych sondaży, które są dzisiaj dostępne w kraju, w których poparcie dla Solidarnej Polski jest bardzo labilne, od 1% do 10% w niektórych sondażach, co wynika z metody badań, ale widać, że średnio jest to około 6%, czasem 7%, że już stanowimy wartość dodaną polskiej prawicy. Łącznie głosy PiS-u i Solidarnej Polski już są znacząco przewyższają poparcie dla Platformy Obywatelskiej. Krótko mówiąc, to założenie strategiczne, które było przed Solidarną Polską, żeby właśnie uruchomić nowych wyborców i poszerzyć bazę prawicy, spełnia się na naszych oczach.
Do najbliższych wyborów pozostały ponad 2 lata. W tym czasie biuro partii w Suwałkach przy Kościuszki 32 często ma odwiedzać pełnomocnik i szef struktur regionalnych Solidarnej Polski, poseł Jacek Bogucki, były starosta wysokomazowiecki, a w rządzie PiS-u wiceminister rolnictwa. Cieszę się, że jest z nami pan profesor Rytwiński, szef naszego klubu Solidarna Polska tutaj w Suwałkach. Cieszę się, że jest z nami Grzegorz Kubaszewski, który będzie w dalszym ciągu prowadził tutaj biuro w Suwałkach. Cieszę się w ogóle, że ruszyła się nasza struktura na Suwalszczyźnie, że jest z nami senator. Dzisiaj go nie ma, bo ma mszę prymicyjną syna, pan senator Lewoc, senator pierwszej kadencji. Że w ogóle iluś ludzi, którzy do tej pory nie bardzo mogli rozwinąć skrzydła z powodów, które są tutaj Państwu doskonale znane, bo że tak powiem, był rodzaj pewnego zawężenia i strach przed konkurencją, że iluś ludzi zasłużonych dla prawicy czy znaczących dla prawicy będzie się angażować w Solidarnej Polsce. W niedzielę Solidarna Polska zaczęła oficjalnie, formalnie funkcjonować na Suwalszczyźnie. Działacze liczą, że wstąpi do niej wiele, zwłaszcza młodych osób.